Słowakii, właśnie przyjechali tu koledzy, kamraci brali choluby, przyjechali jeszcze coś kupić na dalekie gołębie, na long distance. Tak. Jak się nazywasz? Józef. A tu? Mirosław. Już brali choluby i to przyjechali jeszcze sobie dobrać z tych gołąbków, na long distance. Te gryzce wykupione wszystkie, nie ma już ani jednego. No właśnie, patrzę już. Nie ma, wszystko poszło. Witamy. No, jedynie z domu można sobie coś kupić, zamówić, a tak tu nie ma, wszystko wyprzedane są. No, pan właśnie notuje na tych gryzcach. No, i co, zadowolony? Bardzo. O, tu jest hodowca. Tam. Właśnie przyjechał za tygrysami, ale właśnie tak. Nie ma tygrysów. Notuje oddział Ostrołęka. I zadowolony się z tygrysów. Bardzo, tak. No. Czyli widzimy, też poleca gołąbki tygrysy, ale akurat nie ma. No. A tutaj właśnie bierzemy gołąbki, pokazujemy następne gołębie. Tej gołębi moich dalekodystansowych. Tutaj koledzy właśnie też nabierają te gołębie takie właśnie dalekodystansowe. Każdy ma swój sposób, jaki tam poczynia te gołębie do bierania, robienia. Kolega Jarek Balas, który po prostu tutaj ze mną tutaj mi pomaga tutaj przy stoisku, przy wyborze gołębi, także my wspólnie polecieli tutaj na gołąbki młode tymi Jansenami właśnie. I tutaj Jarek jest specjalistą, wielokrotnym też mistrzem u nas w oddziale 363. No Jarek, powiedz, jakie coś ty miałeś widoki? Mistrz okręgu, mistrz oddziału. Mistrz okręgu, mistrz oddziału, jak tutaj widzimy kolega z Polski. Tak. W regionie dobre tak. Wyniki. Ja też nie mam zawsze czasu też polecieć gołębiami, a tu Jarek miał czas, zadbał, poleciał. No, wyniki są, każdy wie, różne są, raz lepsze, raz są takie, ale tutaj mi doradza, podpowiada. Nie ma co ukrywać. Tak, nie ma co ukrywać, każdy wie. Też przyjechaliśmy tu na stoisko, Jarek też ze mną jeździ tutaj do Niemiec, właśnie do tych hodowli wybitnych, gdzie Niemcy nie chcą, żeby przyjeżdżać, dlatego że Jarek do jednego gołębika za dobre gołębie wybiera. Tak, za dobre gołębie. Zna się pan łysy w czapce, niech nie wchodzi. Tak, bo tak, a tutaj właśnie mówią, że zna się, ma rękę do gołębi i bardziej się zna na rodowodach, ja tak, nie wszystko się także zna. Także gołębie, któreśmy przywozili z Jansenów, z Hurikanów, bardzo piękne gołębie od hodowców z Niemiec. Poszły, ludzie są dzisiaj zadowoleni. I chcą nadal tego. I chcą nadal tego gołębia. No. To nie jest takie proste, bo żeby od Niemca wyrwać gołębia dobrego, kolokwialnie mówiąc wyrwać, to trzeba naprawdę się napracować, nachodzić, nacukrować jemu, bo oni też nie są z pierwszej łapanki. Chcą te gołębia sobie zostawić, a do Polski by chcieli, no, nie ma się co oszukiwać, gorszy gatunek. A my sobie na to nie możemy pozwolić, bo musimy jak najlepsze miejsca w Europie zdobywać gołębiami, a nie tylko mieć ogony. Tak, dlatego wybieramy najlepsze, dlatego wziąłem, on do jednego gonnika wchodzi, ja do drugiego i zawsze wybierzemy to, co ma być najlepsze. Z wysokiej półki te gołębie, dlatego hodowcy biorą naprawdę super materiał tu od nas. U ostatniego hodowcy w Niemczech, który byliśmy, wybrałem 10 gołębi do klatki, 9 odrzucił, ale ja mówię nie, to tego jednego nie chcę zostawić, a my te 9 zabieramy. I się okazało, to były najlepsze gołębie, z Hurikanów, tam inne gołąbki też były, także pozdrawiamy wszystkich hodowców tutaj i zapraszamy na zakup. Na zakup. Pozdrawiamy. Robert Henkel, Jarek Balas. Pozdrawiam wszystkich hodowców z Katowic. Jeśli chcecie, hodowcy, mieć tak wspaniałe gołębie, jak tutaj widzicie, z tych gołąbków, tych czterech ras, od tego mistrza z Niemiec, które u mnie są w hodowli. Gołębie są Janseny oryginalne, olimpijczyki, Van Roye, Włosy, Ardeny czy jakieś inne. Zapraszam, można sobie teraz dodatkowo zamówić gołąbki młode. U mnie na stronie do tej pory była kolejka, w tej chwili udostępniłem następny gołębik z takim wspaniałym materiałem, a w szczególności polecam tutaj gołąbki właśnie, nie tygrysy, tylko tak zwane gołąbki z Mister Europa, to są podobne do tygrysów, super gołębie opisane, skatalogowane w gazetkach, a w szczególności te gołębie Janseny, oryginalne czy Van Roye.
Witamy wszystkich hodowców, jesteśmy tu w Katowicach na wystawie. Jest tu ze mną moja kobieta tutaj, która mi też pomaga. Chcemy jej tutaj też podziękować, kochanie, za tą twoją pomoc, twoją cierpliwość. Zapraszamy wszystkich. Mój telefon 503 528 502. Robert Henke, jeśli chcecie mieć tak wspaniałe gołębie, opale, andaluzy, jansenny, van Rooye czy inne gołąbki, zapraszam do mnie na kawę. Bierze, także trzeba mu coś takiego fajnego, nie? I potem zobaczymy za rok, jak będziemy nam kręcić, jak ma, nie? Niech mu służy, młodemu hodowcu. A.